Powierzając Polskiemu Funduszowi Rozwoju zarządzanie programami pomocowymi dla firm Tarcza 1.0, Tarcza dla dużych przedsiębiorstw i Tarcza 2.0, rząd w nieuprawniony sposób przekazał spółce część swoich uprawnień. Co więcej, zaplanowane w 2020 roku przez ówczesnego ministra rozwoju zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla PFR oraz nieokreślenie w podpisanych z funduszem umowa końcowego terminu zakończenia programów spowodowały, że umowy te szeroko zabezpieczyły interesy spółki, a mocno ograniczyły jej odpowiedzialność za niewłaściwą realizację tarcz. Według samego PFR Szacowane wynagrodzenie dla spółki do 2030 roku wyniesie 1,4 mln zł. Po skontrolowaniu rządowych programów pomocy dla przedsiębiorców, które miały łagodzić ekonomiczne skutki pandemii, Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w związku z działaniami prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju. Nikt rozważa także przygotowanie dwóch kolejnych zawiadomień.